Nie tylko miastem Łódź, ale całą Polską wstrząsnęła informacja na temat zdumiewającej decyzji Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Chodzi o zmniejszenie kary za wyjątkowo brutalne morderstwo na dziecku, na 3-letnim chłopcu razem ze zgwałceniem. Morderca, który dokonał tej okrutnej zbrodni, został w pierwszej instancji skazany na 25 lat więzienia. Natomiast właśnie sąd apelacyjny w Łodzi zmniejszył tą karę do 15 lat więzienia. Interwencję, kasację nadzwyczajną zapowiedział już minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem jest to przykład właśnie na patologię systemu sądownictwa, na to, że absolutnie trzeba interweniować, bo sądy wolne, sądy niezależne nie mają poczucia sprawiedliwości, nie radzą sobie z rozpoznaniem tego, co jest dobre i tego, co jest złe. Przyglądamy się reformie sądownictwa. Tu w Łodzi będziemy pytać, co się dzieje, dlaczego sąd apelacyjny z taką łaskawością podszedł do tego okrutnego zbrodniarza i będziemy się przyglądać reformom systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, bo tak jak reforma prokuratury, gdzie też parę lat temu był ogromny krzyk, że wolność, niezależność prokuratorów zostanie będzie zablokowana, będzie nałożony kagańc. Dziś widzimy, że prokuratura zaczyna działać w miarę poprawnie. Jest system od prokuratury rejonowej poprzez okręgową, regionalną, krajową do generalnej i system kontroli działa. Oczekujemy tego samego systemu od wymiaru sprawiedliwości, od sądownictwa, a ten przykład tutaj z Łodzi jest absolutnym, koszmarnie dramatycznym przykładem, że ta reforma i ten nadzór jest konieczny.